sobie myślę, że to moje życie to jest jednak dość pojebane. Już starczy tego siedzenia w Polsce, nie? Jadę już. Mam tutaj mały prototyp. Jeszcze nie wiem, czy to będzie prawdziwy produkt, czy nie. To od razu sobie wezmę. No to jeszcze nie jest to, o co mi chodzi. No. W ogóle wszystkie takie same kubki wysłali. Więc, no nie wiem. Takie jak? Sobie, lepsze będą. Błogąciarz. Team, jako ty, jako ty, że herbata. No mam taki prototyp, bo chcieliście kubeczki, ale mi się nie podoba. Więc jak ktoś ma firmę, która robi kubeczki, to niech się odezwie, bo szukamy kogoś, kto nam je wykona ładnie. Dostałem też takie coś. Jak się ładnie otworzyło. To jest kod na grę Detroit Become Human. Pojedziemy znów na Okęcie. Co z nami będzie? Myślałem 5 minut nad tym żartem, jak jechałem. No nieźle, nie? No, to jest naprawdę coś. Będę tęsknić za tymi wszystkimi sytuacjami, kiedy idę sobie po ulicy i ktoś krzyczy: Krzysiu! Boże, jak pomyślę, jeszcze parę lat temu nie było tego lotu bezpośredniego do Tokio i latało się po 16-20 godzin. Przez Dubaj latałem zwykle, a teraz wsiadam w samolot i już praktycznie jestem na miejscu. O, dosłownie, to już jest Japonia. Myślę, że to moje życie to jest jednak dość pojebane. Już mam w tym roku nabite 35 nocy w hotelu. Ciekawy sobie eksperyment zrobiłem w tym locie, bo teraz to będzie strasznie pretensjonalnie brzmiało. Uznałem, że nie będę nic robić, nic czytać, nic oglądać. W ogóle nie włączyłem telewizorka, tylko starałem się medytować i spać na przemian. Więc jak zasnąłem, to zasnąłem, jak się budziłem, to medytowałem. Jak w sumie przez 10 godzin. Głównie spałem, nie ukrywam. Muszę więcej generalnie nad medytacją posiedzieć, bo mnie ostatnio strasznie denerwuje brak kontroli nad mózgiem. To innym razem wam opowiem, o co chodzi, ale spróbujcie sobie pomyśleć o oddychaniu przez 10 sekund. Zobaczycie, jakie to jest trudne. Człowiekowi się wydaje, że panuje nad mózgiem, ale nie. Wszystko, co robisz, jest funkcją jakichś procesów w twojej głowie, nad którymi w ogóle nie masz kontroli. Kurde, ale się gorąco zrobiło, jak mnie nie było. No to tak, dla tych z was, którzy dołączyli do naszego kanału przez ostatni miesiąc i się nie wiecie z jakiegoś powodu, to ja mieszkam tutaj. To jest moja dzielnia. Dobra, to się udało ten maraton w Londynie przebiec. W sumie wyjechałem przebiec maraton w Londynie, a nie było mnie miesiąc. Mission accomplished. Pieniądze posortowane. Ludzie będą widzieć, czy łóżko nie pościelone. Przyniosłem ci ważne dokumenty z Polski. Dziękuję. Masz takie biodreka, takie już. No. Przede mną ciężki dzień. Nie śpi challenge. Nie śpi Krzysztof. Co? Nic. Jestem zaspany. Przed chwilą działo się coś ciekawego, ale nie nagrałem tego. No nie wiem, kurczę. Jest fajnie wykonany, w sensie fajnego materiału, taki ceramiczny, taki kubeczek i taki bym chciał, ale myślę, że to jakby może trochę większe powinno być w kolorze tym moim, nie białe, i może samo
sam znak graficzny, a bez napisu kąciarz. Nie wiem, dajcie znać. To jest takie, skrautsorsujmy tę sprawę, żeby były fajne kubeczki. Chciałbym zrobić najlepszy kubeczek. Taki, no ja się znam na kubeczkach, bo korzystam z nich od wielu naprawdę lat. Właśnie chcę, żeby były białe w środku, bo jak mają kolor w środku, to mniej satysfakcjonujące jest patrzenie na barwę kawy. To jak się mniej znacie na kubeczkach niż ja, to zapamiętajcie sobie, taka wskazówka mała. Update jest 7:22, jeszcze nie zasnąłem, więc jest spoko, już jest tak, zaraz już będzie taki czas, że można już spać bez wstydu. Męczę się mówiąc to. A zniosłem w sumie parę godzin pracy przy biurku bez zasypiania, więc nawet całkiem nieźle. Oczywiście zawsze tak jest. W dniu powrotu z Polski wychodzą sprawy, które byłyby bardzo proste do załatwienia w Polsce. Na przykład sprawa w banku. Autoryzuj sobie coś, tylko bo no bez problemu, 5 minut obecność w salonie. Czas na sushi. Przez cały miesiąc nie jadłem nic japońskiego. Poza tym ramenem wegańskim raz, ale to nie była moja decyzja, żeby go zjeść.